Witam serdecznie. Jeżeli ktoś kojarzy taką grę, pokazuję ją do ekranu. To chyba wyłączy ten materiał. Ja jeszcze nie grałem nigdy w tę grę, ale jest na czacie też osoba, która mi podarowała ten tytuł. Chyba mnie bardzo nie lubi. Jest to chyba taki krapik, tanio można ją chyba dostać. I chyba właśnie dlatego mi ta osoba podarowała to, bo tanie i krapik. Dalmatyńczyki, z czym wam się kojarzą? O, dzieciństwo, film. 101, 102 Dalmatyńczyki, ta była, nie? Cruella de Mon, fajne pieski i tak dalej. No z tym mi się kojarzy. Z bajką Disneya, nie? Z animacją. A to jest, moi drodzy, coś, co nie ma nic wspólnego, nic totalnie wspólnego z żadnym Disneyem, z żadną bajką, którą my znamy, a czymś na... Znaczy, bo Dalmatyńczyki są chyba na podstawie jakiejś książki czy bajki, jakiejś pisanej w sensie, nie? I to jest właśnie to. Kliknę to. Tak! To jest, moi drodzy... Okej, okay, tak, to jest gierka. To jest gierka, moi drodzy. Zobaczmy, co to jest tu. To nie jest na licencji. I want to please. Okay, it's up to you. You'll see how it works. Ej, nie, nie wytrzymam. Ja muszę to skipnąć i zagrać w coś, co tam jest grom, a nie tylko animacją. Dobra, dawaj. Quit. Ta, właśnie wiem. Podobno to jest normalny odcinek bajki, który ma godzinę. Więc to normalnie film jest tutaj. Dobra, zobaczmy puzzle. Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo szybko ładują się te wszystkie rzeczy. Dobra, dajmy pierwszy z pieskami, albo drugi, o. Co ty gadasz? Ej, ale to nie jest aż takie, kurde... Oho! Ale giereczka ekstra, co? Ty, normalnie kursor! Normalnie kursorem jadę, tak, bo mogę się poczuć, że no, mam ten, komputer. Czekaj, jak to się... Jak to zrobić? Aha! Aha! Dobra, to już wiem. Normalnie, ja wam powiem szczerze, żebym się cieszył bardzo. Bo ja nigdy nie miałem, jak nie miałem komputera, to ja bym się cieszył, że mam takiego... Takie puzzle. Czekaj, to jest źle zrobione. To jest gdzieś tutaj ten pies. Chyba to jest za ciężka zagadka, wiecie? A tam po prawej jest pokazane. Po prawej na dole nie ma być nic. I tu musi być noga. Czyli tak. Dobra. Potem to musi być tu. Spoko. Ty, to jest fest ciężkie, moi drodzy. Jak dzieciaki mogły to ułożyć kiedyś? Wiesz, to chyba dzieciaki nie grały w to nigdy. Od góry układaj. Stary, ja nie będę nic układał. Gość, który mi tą grę dał, tu jest na czacie.
I on się nazywa Byw. Jest nienormalny chłop. Czekaj. Co to jest? Puzzle już były. Co to jest? Ustawienia? Czy to jest jakaś walizka? Co? Jaka myszka? Jak? Co? Jaka myszka? Ja wiem, że do że czułość. A pomalujmy sobie. Ja chcę kolorowankę, słuchajcie. Ja chcę sobie pomalować coś. O! O, pomalujmy sobie, pieski będą. Tak, dokładnie. O, patrzcie. I teraz tak. O, a to, ale serio, to mogło być fajne. Naprawdę, to mogło być, jak ja bym na przykład był dzieciakiem, miał te 10 lat i miał PlayStation i daliby mi interaktywną malowankę, to ja bym się super cieszył, to ja bym, kurczę, to by było wow, nie? Wiesz, dzieciaki normalnie sobie malują kredkami, a ja normalnie sobie maluję na ekranie mojego telewizora, nie? To by było coś. Dobra, dawaj krzaki. Musimy to sprawdzić. Uwaga. Teraz tak, moi drodzy. Krzaczki. Oho. Teraz zróbmy płot. Proszę bardzo. Dobra, aha, bo ja mogę przewijać tym. Dobra, płot. Okej. Okay. Oj, ciężkie. Oj, możemy nie trafić. Czujecie te emocje? Czekajcie, puszczę muzyczkę jakąś. O. Aaaa! Ale błąd! Dobra. Trafi czy nie trafi? Tutaj to by musiał być taki żwir jakiś, nie? Coś takiego? Tu bym zrobił tak. Tak. No jak te kwiatki pomalować? No bez przesady. Czekajcie, to są słoneczniki jakieś, nie? To bym zrobił. No nie, no przecież z tylu elementów to nikt tego nie pomaluje, no co, wyście oszaleli? W ogóle jaka paleta kolorów tutaj jest? Jest tutaj... Nie ma brązowego. Fioletowego. Nie ma jakiegoś takiego... Za mała paleta jest, to się nic nie da zrobić. Dulux. No dalmatyńczyki są pomalowane już, nie? W ogóle to powinniśmy tak zrobić, nie? Żeby była pełna... Widzicie, o co chodzi? Że jest głębia, że jest wielokolorowość. Oczywiście, że tak. No jak te drzwi na przykład? No i co, ja mam drzwi na czarno pomalować? No nie, no bez przesady, no co jest grane? No może z cegły zróbmy ten dom. Nie, no brzydki jest. Zrobię takie. Piękne, co? Podoba wam się, ja wiem, widzę to po waszych... Widzę to po waszych... A dalmatyńczyki jakie były oryginalnie? Żółte, prawda? No, dalmatyńczyki były żółte. W ciapki.
No. Zróbmy słoneczniki czerwone. Piękna sprawa. Dobra, a dało się. Ty, ciekawe, zdjęcie bym musiał zrobić. Nie da się screena niestety zapisać. Ale to ja sobie tutaj robię zdjęcie, nie? Pstryk! I dawać następne. Idziemy. Jeszcze jedną malowankę zrobimy. Ty, te malowanki to fajne są. Dawaj malowankę. Taką, co będzie dużo możliwości. O! Kaczki! Kurde, tylko ja nie wiem, czy to dzisiaj powinniśmy. Jak coś, to jest apolityczne, pamiętajcie. Dobra. Okej, dobra, teraz tu ksiana. To są gęsi. O, no to są gęsi. Genshin Impact. Dobra. To są kapusty chyba, nie? To będą kapusty, to będą marchewki. Ja to muszę ładnie pomalować, słuchajcie. Ej, a może ja mam jakieś spektrum autyzmu na przykład, że ja takich gier nie wyłączam od razu, tylko gram w nie. Może jest coś takiego, co? No dobra. Będzie dobrze. Aha. Dobra, kaczki, dawaj. Kaczki muszą być takie. O. Czerwone dzioby. Bo zapite. Nóżki. Kurde, na czerwonym. No nie podoba mi się to coś. 700 osób ogląda gierkę o malowaniu. A wiesz, że ta gra jest nadal lepsza niż na przykład streamowanie LOLa czy CS-a albo siedzenie w basenie i tego oglądanie? Chłopie, to są nieporównywalne rzeczy. Cieszę się, że jesteście. KUBANOS27 jest szefem od 28 miesięcy. Dziękuję bardzo, Kubanos, za suba kupionego. Bardzo mi pomagasz tym i dołączasz oczywiście do grona wspaniałych osób. A i ludologów to przy okazji. Musimy zrobić po wyborach głosowanie na ludologów. Kampania będzie. Będzie trzeba głosować na swojego ulubionego ludologa. Aha. W MetaQuest 3 możesz pokój od środka malować sobie w mieszkaniu. O! Serio? Nakłada ci coś takiego? To zaje fajnie.
Czemu żółte, jak to nie jest zboże? A co to jest? Przecież to jest zboże. Jak to nie jest zboże? A na dole są sałaty, marchewki, a to nie będzie zboże? Przecież to jest farma, to jest wieś. Słuchajcie, Ghost Rider stwierdził, że w malowance dla dzieci mu się proporcja nie zgadza i że zboże nie jest takie duże. Ty chyba nigdy dzieckiem nie byłeś. Ty się wyklułeś od razu dorosły. Ej, a taka dojrzała marchewka jest bardziej czerwona czy bardziej pomarańczowa? Chyba pomarańczowa jednak, nie? Czarna jest. Czarne to jest wasze sumienie. Cieszę się, że jesteście. namon.pl02. Namon.pl02. Dziękuję ci serdecznie. Miłej niedzieli. Tobie także życzę. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj mam dobry humor, moi drodzy. Nie wiem czemu. Czuję, że dziś się coś... Że dziś się coś wydarzy. Dziś się coś zmieni w życiu. Czuję to. Czy pójdę głosować? Pójdę. Koło... Później. Po streamku idę, wiesz? Ej, a mecz? Ja mam w bani mecze, ja nie oglądam tych meczy. W ogóle ja się śmieję z tych ludzi. Słuchajcie, czajcie to, ktoś 2 godziny oglądał polską reprezentację, a ja sobie na przykład siedziałem i grałem w gry, albo oglądałem sobie, jak ktoś inny gra w gry na Twitchu, czajesz? To jest dopiero lepsze. Nie rozmawiamy na takie rzeczy. Nie, ludzie, pamiętajcie, cisza wyborcza, w ogóle nie gadajmy na ten temat, okej? Bo uwierzcie mi, że będziemy jeszcze codziennie przez tydzień, 2 miesiące gadać na te tematy. Ty się nazywasz Polakiem? Dobra, to prawdziwy Polak dzisiaj powinien iść tak. Po pierwsze, do kościoła, pomodlić się. Po drugie, na wybory, bo to jest obowiązek obywatelski i to nie jest tak, że o, nie poruszaj tematu polityki. Nie, no to jest obowiązek. Po prostu każdy, kto może, 18 i tak dalej. A po trzecie, powinien wejść na live'a i zasubskrybować kanał Twitch TV Bonkolb. Dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? Aj, schabo... No dobra, a co na... W taki dzień prawdziwego Polaka to jeszcze na obiad co powinno dzisiaj być? Żeby już dopieczętować, skąd jesteście, jaki znak twój. Tylko że schabowy nie jest w ogóle polską potrawą. Nie wiem, czy wiecie, że schabowy to jest w ogóle przede wszystkim bardziej już niemieckie, a to jest występująca we wszystkich. No, zbity kotlet wieprzowy to nie jest nic polskiego. To już kotlet mielony z mizerią i ziemniakami jest bardziej polski niż schabowy. Serio. No patrz jaki... Czekajcie, bo ja muszę tego człowieka niestety zbanować. Ja tylko jeszcze się upewnię, kogo ty oglądasz, żeby wiedzieć skąd takie zachowania. Aha, GTA RP oglądasz, dobra. No to, w sumie niczego nowego się nie dowiedziałem. Ej, ja w ogóle chyba nagram jakiś odcinek o tym, bo to jest niesamowite,
że często się mówi, nie rób czegoś takiego, że oceniasz widzów po tym, jakby czy lubisz widza, czy nie, po tym, kogo ogląda. Ale naprawdę jest tak wiele wspólnego, że jak widzisz, jak się ktoś zachowuje, to w 99% serio, po sprawdzeniu, ile ma najwięcej godzin spędzonych u jakiego rodzaju streamera, dodatkowo to się wiąże też z grą, jaka jest streamowana, to widać, jak się ten człowiek zachowuje, serio. Naprawdę, ale to się sprawdza. I to nie jest stereotyp. To jest coś takiego. No, przenika chyba ta osoba, jak jest młoda jeszcze, to się tym zachowaniem przenika. Cieszę się, że jesteście. Ludolog, szkalowany tak jest. Kubus jest szefem od 27 miesięcy. I tier 2, i to jest ludolog. I to mi się podoba, szkalowany Kubuś, moi drodzy. Proszę o jakiegoś Pogchampika albo Sigmę na czat. Bo to jest poważny chłop, który tu pomaga i dziękuję ci serdecznie. No. Można wyłączyć 6 okien, robić co innego. Okej. Kto ci zapłacił za granie tych gniotów dziś? Wawrzyniec i to bardzo dużo pieniędzy. No, serio. Żeby cię dupa bolała. A moi drodzy, jak was coś boli, to może trzeba zmienić dietę. Może spróbujcie past. Dokładnie. Pasta na pupę. Nie, ich się nie smaruje na ty. Ich się nie smaruje. Je się spożywa. Je się spożywa, słuchajcie, to nie jest tak. Dobra, słuchajcie, skończę to, ja już tego nie maluję dalej. Panie Byf, oficjalnie stwierdzam, jest pan złym człowiekiem. Dałeś mi taką grę, rozbudziłeś moją wyobraźnię, pomyślałem sobie, o, ale super, znam przecież to z dzieciństwa. I dostałem coś takiego. W ogóle, patrz, oglądasz sobie tak, nie? Musisz... Wow! Ale to będzie 101 kaczek?